No to lecimy. Finał turniej World ETB Winter Championship Alpha X Zone. W kolorze czerwonym Koreańczyk, no i tutaj w kolorze niebieskim również Koreańczyk Kaizi Gaming Solar. Dwóch znakomitych graczy, którzy na pewno mają, przynajmniej na tym turnieju, przynajmniej w ostatnich dniach, znakomitą formę. Błyszczał Solar niszcząc Terran, błyszczał Zaun również niszcząc wielu Terran. No i proszę. Nagle w finale mamy PVZ. Dla mnie trochę rzadka sytuacja, ale ciekawe, ciekawe, czy Solar potrafi również z Protossami tak gładko i w drugą stronę i vice versa też. Czy Zaun potrafi dobrze na Zerga zagrać? Na razie zrobił blokadę Hatcherki. Zobaczę historię tych dwóch graczy. Jak tam, kto częściej wygrywał. Tutaj póki co oczywiście zwiadowca jeździ i patrzy, co gra rywal. Zaun kontra Solar. Ostatnio wygrał Zaun 20 marca. To było chwila, to było w tym turnieju czy w innym? A nie, w innym turnieju. 3-1 wygrał Zaun z Solarem. Wcześniej z kolei w lutym wygrał Solar 5-1 z Zaunem. Wcześniej w styczniu znowu, czyli co miesiąc się spotykają. Zaun wygrał z Solarem 3-2. I znowu, jeszcze wcześniej to Solar wygrał, czyli tak na zmianę w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ale niby przewagę ma Solar w tych statystykach. No mega ciekawe w sumie, kto zwycięży. Na pewno szanse są w miarę... no może nie, że bardzo równe, ale nie no, są dość równe. Albo wygra jeden, albo drugi, no 50 na 50. Statystyki nie oszukamy. Dobra, Solar sprawdził trochę mapę. Co się rymuje z Zaun? Nie idźmy w tę stronę. On tego nie wiedział przy tworzeniu ksywki. Jednak Koreańczyk. Dobra, szybki atak z adeptkami nam się szykuje. No z chęcią zobaczyłbym taką dobrą 2-3 bazówkę od Protossa, przy czym trzecia baza może być fejkiem, może nie być fejkiem. Jak się wymówi po koreańsku, to się nie rymuje. Okej, okay. No tajne, na pewno nie mówi się Zaun. Tak raczej mówią kasterzy. No, elegancko się układa taktyka, jak to u Koreańczyka. Solar takie rzeczy już wielokrotnie bronił w swoim życiu, czyli wszystko ma przygotowane, nawet Spinecrawlera w trzeciej bazie. O, i podniósł ranną adeptkę. No i teoretycznie teraz jest moment, żeby wskoczyć, ale Zaun gra po swojemu, gra inaczej. Chowa Warpizma. A, ej, podoba mi się wykonanie Zauna, wydaje się lepsze niż to, co na ogół robią gracze. To jest piękne, no, wykorzystanie Warpizma i jednostek to jest imbunia. Tak samo ze Stalkerami na Terrana czynił w poprzednim meczu na Biana. W ogóle drona się zaangażowała też w obronę razem z Zerglingami, jest na grupie kontrolnej. Też jest aktywna i pomocna, ale chyba Solar za chwilę ją zauważy, bo ciężko nie zauważyć. Ale w sumie progamerzy czasami tak szybko klikają. No, zauważył? Czy nie? Nie, jeszcze nie zauważył. Jeszcze biega razem z nimi. A, okej, okay, chyba widzi. Chociaż? Nie. Chociaż teraz kliknął, ale ona jest chyba dalej na grupie kontrolnej. Tak.
O, teraz możliwe, że usunął, bo widzę, że zniknęła. Tak, usunął z grupy kontrolnej tę dronę. A nie, chociaż zobaczymy. To jest ekran Solara, dlatego on tak zasuwał tutaj dookoła. Trzy drony, no to niewiele. Dobra, udało się odczepić dronę. Już nie biega wspólnie z Zerglingami. No i to jest katastrofa dla Zauna. Zwłaszcza jakby jeszcze zdążył zawczasu rzucić korosiwy Solar, żeby było prawie po adeptkach. Ale naprawdę dobre kombinacje robi Protoss. No tylko, że wszędzie na miejscu i na czas jest Solar. Dobra obrona. Czas na trzecią bazę. O, szybki kolos całkiem. Ale przede wszystkim dwa Disruptory. Disruptor Drop. Fajnie gra Zaun, no tak pomysłowo, aktywnie. Supply Blocka chyba też żadnego nie było, bo taktyka elegancko się rozwija. O, no myślałem, że tą drugą kulką też trafi w królową, ale jakoś się rozmyślił. Zauważył Spire, to jest bardzo ważne. A teraz wie, czy może... Właśnie nie wiem, czy dokładać Stargate'a albo dwa, czy jednak się trzymać Blinkstalkerów i może zrobić właśnie... O, 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 no, 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 taki atak teraz. To, z tym się zgadzam. Pytanie tylko, jak daleko on w ogóle może tam zajść. Interesujące, że Solar nie zagrał czwartej bazy. W żadnym miejscu. No, teraz się może zdziwić, jak Lingi mu wbiegną do trzeciej. Ale one tego nie będą robić. Lingi robią 360. No, z każdej strony. Niemalże z powietrza. Kolejny Disruptor strzał niszczy dość ważne Ravagery. Ciężko uciec z Disruptorami. One są tutaj arcyważne. O, jednego się udało schować do transportowca. Drugi padł. Ej, no wykonanie jest naprawdę dobre. No i nie dostał od korosivów. Kolejna kula. No ale Zonowi się nie udało. Nie przebił się. Ale uratuje chociaż kolosa i Disruptora może. Zatem tym razem kolos dropa będzie konstruować. Nie chcę chyba lekceważyć tej sytuacji za on. 9 mutalisków. Tak, lepiej wycofać się chyba do obrony. Chociaż no teraz to i Solar się wycofuje. Gdzie on zaekspuje? Czy w ogóle gdziekolwiek zaekspuje? Czemu Zerg nie ekspuje? O dobra, jedzie drona na 12. Ale największym zmartwieniem Zauna nie będzie ta ekspansja, tylko fakt, że mutaliski zaraz się będą kręcić. W sumie je widział i dlatego zaatakował. Natomiast... O nie... O la la... Pełny warpism. O, katastrofa. Cenna była to rzecz. No błąd trochę niewybaczalny, natomiast... No musi i tak próbować jakimś cudem wyłuskać tę grę, nie wiem tylko jak. Na dobrą sprawę może i to spowolnienie Solara ekonomiczne nie da mu takiego prędkiego limitu, ale Solar i tak teraz się skupia na mutaliskach. Nie zagra ich takiej małej liczby, tylko będzie ich chyba tutaj minimum 20 parę. Aż się zdziwiłem, że Morpizm nie uciekł, przecież miał ulepszenie do prędkości. Ale mutaliski to są szybkie jednostki. Nawet jakby chciał, to bym tutaj widział zniszczonego tego kolosa. O, PP, czyli chyba jakaś pauza. Algos... Pierwszy raz widzę. A, Algostu.
Uwielbiam. Uwielbiam. 3, 2, 1 i pauza. A, jest kolejny kontratak adeptkowy. Ale Solar szybko, nawet bardzo szybko zareagował. Podoba mi się, że pierwsze ulepszenie jest do mutalisków. A dopiero teraz powstaje jakieś do zerglingów. No też jestem pełen podziwu, że Zaun nie ulepsza, znaczy nie robi floty, nie robi Feniksów, bo no same Stalkery nie są takie dobre, jak już mutalisków będzie bardzo dużo. Już jest sporo. 24, zaraz 27. Ale około 40-50 mutali to już to nie działają już Stalkery za bardzo. Jak się nimi oczywiście, jak się mutaliskami sensownie gra. Ale może w połączeniu ze Stormem będzie lepiej. Jest pełny limit, można atakować. Celem oczywiście będą kolosy. No, posztormował. I zmiękły trochę mutale, ale one się szybko regenerują, więc cierpliwości. Solar zaraz znowu będzie atakować. Tak, Stormy pomogły kupić czas. No, nawet nie czekał jakoś przesadnie na tę regenerację, tylko rzuca się na niewielki oddział Stalkerów. Tutaj jeszcze jakiś kanon i w międzyczasie męczenie zabudowy w trzeciej bazie. No ładnie się zabunkrował Zaun, co nie oznacza, że wygram. Niepotrzebnie chyba teraz tak daleko wychodził tymi Stalkerami. Ofensywnie się blinkował Zaun, ale to też tak człowiek czuje się dość pewnie na mutaliski, bo w teorii to Stalkery powinny sobie radzić, a jest jak jest. O, teraz już lepiej. Ale jest niezmordowany Solar. Cały czas by tylko atakował i nalatywał. Oczywiście zajął kolejne ekspansje, przejął szybko gazy, bo jak najwięcej tego gazu na jak najwięcej mutalisków jest potrzebne. Zaun wychodzi na mapę, ale niepełny limit, niepełna armia. No i chyba Base Trait. Widzi wszystko Solar. Biomasa właśnie zapewnia mu doskonałą wiedzę. Szybko niszczy Cybercora, żeby nie dało się robić kolejnych Stalkerów, chociaż widzę, że się rozmyślił. Super bateria jest ważniejszym celem. Zaun zaczyna biegać po bazach. No, Base Trade z mutaliskami, arcytrudny temat. No, praktycznie niewykonalny. Jeżeli zerga jest oczywiście więcej. No, a jest więcej. W żadnej bazie nie ma żadnego Archona, żadnych kanonów, żadnych baterii, żeby na dłużej niż parę sekund zatrzymać mutaliski. Albo recall, albo nie recall. No i chyba wybrał opcję Zaun, żeby się do końca z Zergiem bazami wymieniać, co jest no w sumie daremne. Tutaj jeszcze drony elegancko migrują, żeby zamieniać się w budynki, bo no bo Protoss liczy na to, że wygra niszcząc wszystkie budynki Zerga, ale to samo robi Zerg z Protossem. Jest jedna proba, o proszę. Jedna z dwóch, jakie są na mapie. Ma faktycznie pieniądze Zaun. O proszę. Tak, tak. Tutaj wygra ten gracz, który jako pierwszy zniszczy budynki przeciwnika. No i na razie wszystko wskazuje, że będzie to Solar. Ale Zaun w ostatniej chwili zrobił tego pylona, którego teraz musi pilnować jak oka w głowie. Chyba, że zrobi kolejny budynek. W Warpizmie jest oczywiście propka. Czasami gracze zapominają postawić budynek, ale u Zauna widzę, że nie ma na razie tego syndromu. Solar ekspuje po drugiej stronie mapy, no bo trzeba uciekać. Ale jest mutalisków, kochany, 36. Jest tylko ubić Hightemptary i z całą resztą już mutaliski wygrają bez najmniejszego problemu. Mam wrażenie, że nawet jakby teraz w to wleciał i wbiegł jednostkami naziemnymi, to i tak wygrywa Solar. Ma przecież plus 2 też do ataku. Ale woli poczekać, woli. No spokojnie. Tu nie ma pośpiechu. Tu jest full control.
kilku zlotów, z chęcią za darmo weźmie solar. Od tego są mutaliski, żeby takie okazje znajdywać. A jak widzicie, nawet ofensywnie się nie zblinkował, bo wtedy mutaliski na pewno by... O! Oddały! Oj. No. No to jest takie trochę lizanie noża po czterech piwach, to co robi Solar. Co najmniej ryzykowne. Ale przecież mutaliski się też mogą szybko wylizać. Już mają niepomarańczowe, żółte punkty życia, czyli troszeczkę więcej jest regeneracja. Ładny snipe, kolejna rzecz zniszczona. No i teraz mamy dwukrotną przewagę w limicie, jeszcze chwilę tak nie było. Zaraz budynki, bo... Dwie proby stracone! O nie! Ostatni asymilator! Zostaw asymilator! O! Poddaje się Zaun, bo już wie, że mutaliski go zamutaliskują. GG. No brawo, Solar, mutale wykierowały. Na razie doskonale zaczął Zerg, Kaiz Gaming Solar, no i Alpha Gaming, znaczy Alpha X Zaun. Musi się z powrotem odegrać. Zaun lubił na Zergów grać bardzo pasywnie. Zresztą na teren też tak lubi. W PvP jest może trochę inaczej. Więc taka kampa do karierów to dość spodziewane zagranie, no ale pytanie, czy na mapie Oxide, która jest raczej mała. No na pewno bardziej niż na Submarine, gdzie się akurat skusił na adeptki. No to, dobry pomysł, miał takie fajne modyfikacje, porobił Zaun. Natomiast Solar i tak potrafił wszystko w miarę dobrze obronić. Jak ktoś będzie miał grupę z Niemcem, to niech złamie Wursta. Pytanie, skąd tam tego Wursta jeszcze mnie wziąć, nie? Ale to jaką to kiełbasę trzeba wziąć? Czy to Wurst to już jest rodzaj kiełbasy? Złamać kiełbasę przed meczem z Niemcem. Co ja w ogóle tutaj czytam? O, Solar zrobił proxy hatche. No proszę. A nie widziałem w ogóle drony jadącej przez mapę. Bo już się zapatrzyłem na probkę, która sobie jechała. To proszę, Solar też potrafi zagrać niewygodnie dla przeciwnika. No troszeczkę opóźnił, ale jednak wolał nie robić jeszcze Evo Chamber. A, dobra kontrola. Drona żyje. No dawaj jeszcze raz. Nie no, już się nie uda, bo proby blokują, ale zobaczcie, ile czasu utraci Zaun i czy ile minerałów te drony mogłyby teraz te proby zebrać w tym samym czasie. Ja zguniam. Robert Dronica. No dobre to było. Tak, ta drona zasługuje na nazwę. Zaun oczywiście zrobi presję adeptek. O! A jednak Twilight. A już się nastawiłem niezbyt optymistycznie na to, że to będzie Stargate. A tu Twilight. No i ciekawe, co z tego Twilight. Czy już coś widział Solar?
No tak się trochę rozejrzał, ale w sumie nic nie lata. No to już musi coś podejrzewać, wydaje mi się. Nie dziwiłbym się, jakby tutaj też poleciała za moment kolejna wieżyczka, kolejny spor, no bo to zawsze mogą być też Dark Templary. Dronasz hajto. Dobrze, widać robo, widać gatey. No, ale jest jeszcze bardzo ciekaw, czy jest gdzieś Dark Shrine. No nie ma. Także bez sporów może się obronić, ale też czasami no, jest ta pewna niepewność, czy, a może jednak nie ma gdzieś Dark Shrine'a. Nie wiadomo. Boże, ile teraz zmian na czacie tu będzie, Donald. Jednak będą Dark Templary, ale istotnie opóźnione, oczywiście tak opóźnione, żeby się rywal tego nie spodziewał. No ale Solar w sumie ma wieżyczkę, chociaż źle ustawioną w trzeciej bazie, a w pierwszej w ogóle jej nie ma. No dobra. Na razie po staremu, czyli Zaun nie może za bardzo zrobić żadnych obrażeń. A, on zrobił tutaj jeszcze cztery adeptki, żeby mieć odpowiedź na potencjalną kontrę zerglingów na jego trzecią bazę. No to dobrze, dobrze. I zatrzyma zerglinga. Teoretycznie zagranie nie powinno być... O! Dużym zaskoczeniem dla tego zawodnika. Fajnie, adeptki odciągnęły uwagę. No i chociaż królowa zniszczona. Co ja czytam? O, jazda, jazda, jazda. Ej, co się stało, że Solar nie rozdzielił się znowu tak dobrze jak poprzednio? No, jeszcze jedną dronę może by złapał, jakby w nią on po prostu kliknął. No, piękna sprawa. Ja mam wrażenie, że te manewry Zauna mogą w końcu przynieść upragniony sukces. Ta spora powinien być. Lary, was cała nadzieja. No, ale to już chyba po nadziei. Może teraz zatrzymać holdem te Dark Templary. O, no, nieźle. Dobrze. Ubije? Nie, nie ubił żadnego. Wszystkie trzy przeżyły, dobrze. Zdecydował się za mną Ricola. Takiego ekspowania. Znowu Solar, możliwe, że stanie na mutaliskach. Przecież scenariusz jest bardzo podobny, żeby nie powiedzieć taki sam. No i faktycznie. Tylko ulepszeń brakuje do mutali. Ale nie robi ulepszenia. Czyli chyba tym razem nie będzie ich robić tak znowu dużo.
To musi... O, wow! Ej, dobry timing nawet. Idealnie jak motaliski wyskoczyły. O, nie, ale Warpist nie ma szans, jak tylko mutale się nim zajmą ponownie. Dokładnie tak. Nie no, ataki Zauna są... No takie w miarę przewidywalne. No i finalnie odpędzi nawet Immortala. Także no nie poszło mu. Ale i Solar musi uważać, żeby za bardzo nie wyjść. Dobry atak, ale niezbyt dobrze się to kończy. A, widzę, że dalej będzie... No tak, no ma blink. Już nie chce na mutaliski grać. Trzeba skończyć przeciwnika, zanim liczba mutalisków gwałtownie urośnie. Tak, Linkstalker jest zawsze taka jednostka, która może kilka innych ubić, a u nich ani jeden nie pada. Jeszcze jedna konfrontacja. Tym razem chyba się udać może. No może, nawet musi. W końcu to są Stalkery. Bez Zerglingów przecież jest bitwa. Stalkery mają większe Wow, ja myślałem, że to już będzie po zawodach. No bo przecież Zerg z reguły jak spamuje wojskiem, a wcale nie robił dron. No to szybko rośnie ta masa. A tu niespodzianka. Tak, ale no plus jeden Stalkery z Blinkiem dobrze sobie radzą na Roach'e. Well done. Dobra, lecimy. Jest Zaun, jest Solar, jest 1-1. Czy z TV była propozycja? No, na GameTunie jest, są 24 godziny około z WCS-ów z 2019 roku. Więc tak jakby są. Czy nie chciałbym spróbować w innej grze? No pewnie, że tak. Najprościej to jakiegoś CS-a albo Valoranta. W sumie CS-a no jeszcze prościej, bo w Valorancie są różne umiejętności. Poradnik do Różowej Pantery. O, Amazon znalazłeś? Ten z tą bagietą? 4.30, zobaczmy. Jak te bagiety wyjął z zapazuchy. O kolano. Podoba mi się. Bagieta o kolano. Pewnie czerstwa bagieta. Ale stats. Proszę bardzo. Programy z grami w telewizji. W takiej telewizji bardziej internetowej coś tam kiedyś było też, ale uznałem, że raczej nie warto. Lepiej skupić się na swoim kanale niż na innym. Poradniki do CS-a. Tak, tak. No jasne, w innej grze to można spróbować. Masz parcie na szkło. Straszne mam parcie na szkło. Solarek teraz taki... Solarek spokorniał, tylko już patrzy nawet po krawędziach. A nie, bo on po prostu nie chce dalej lecieć, dlatego liczył, że tutaj może będzie technologia. Nie chce dalej lecieć, bo może być Stalker i tyle z tego zwiadu. Adeptka już poleciała. No dobra, teraz zobaczymy Build Order Zauna z użyciem Stargate'a. Bardzo dobry początek dla Protossa. Normalnie adeptka dwóch dron nie ubija. I nigdy nie powinna, ale no to już błąd Solara. Te skiny mają spektakularne wybuchy.
Co to jest H3? To jest jakaś gra? Znaczy na pewno to jest jakaś gra, ale... H1Z1 to chyba słyszałem kiedyś o takiej grze. A że wy o Heroesach mówicie, o Heroesach przecież mówicie. No powiem pewnie, że o Heroesach. No tak, tak, popularne dość co w Polsce. Zdecydowanie. Ale ja słaby jestem w Heroesy, więc myślę, że nie będę. Zmieniaj grę. Witamy Hollywood, buongiorno, witam trenera psychopatę. Wczoraj robiłem, czy przedwczoraj? Jakoś tak. Dzisiaj też idę po streamie, myślę, że się wyrobię. Ale pomogło, nie? Już od razu. Na ten... Po dniu czy dwóch od razu jest trochę lepiej. Martwy robak tak zwany. Ale nie tylko martwy robak. Dobra, jazda. 4, 5, 6. Doskonały nalot. I chyba Ricola użyje, chociaż nie lęka się. A jeszcze chcę zaatakować. No tak, no ta Oracle ma energię i punkty życia. Klasa. Doskonale. Dobrze, 13 dronek. No to jest wyczyn. Tyle ubić dobremu zawodnikowi. I to jeszcze w finale, kiedy presja trochę większa. Znakomity start, ale nie kontynuuje inwestycji w powietrze za on, tylko raczej idzie w adept pusha. Adept push też, no ale właśnie, teraz pokazanie tych 5 adeptek to tak trochę to krzyczy, że będzie jakiś adept push. Przynajmniej w moich oczach, zergowi. No bo kto robi normalnie 5 adeptek, jak nie robi? A, no chyba, że taki zwyczajny adept push bez glewi, ale to... No ale to już by wychodził na mapę. Ten Zergling, jaki przyczajony jak Rambo w krzaku, pięknie zauważył wszystko. No, dla Zauna to jest problem. Ale w zasadzie cała gra tak dobrze mu idzie, że nawet jeżeli adeptki nic nie zrobią, to dalej może z powodzeniem kontynuować i... No zobaczcie, ma 60 probek do 52 dron. Tak dużo zrobiło to lotnictwo. Może czwartą? Halo? Nie? No tak nie chcę za bardzo. Ciekawe to... Aha, bo on znowu robi chyba Stalker Builda, czyli 3 bazówka wjedzie. No dobra, Zaun jest fajnie tutaj agresywny. Takie przeciwieństwo jego stylu na Terrana, bo na Terrana to się czaju i czaju i czaju. A tak, to 9 warp gate'ów i do przodu. Tutaj jest oczywiście też pełna blokada, żeby Zergowi się nie... A, on teraz to dokłada kanony? Aha, bo zobaczył, że Zerg w sumie do niego napiera. Ja tak nie ogarnąłem, że Solar przestał dronować. Znaczy, no widziałem, że się dozbrajał, jak ten poprzedni atak adeptkowy przychodził, ale potem nie było żadnych dron również, czyli tylko wojsko, tylko atak planuje Solar, dlatego... No, jeszcze pułapki robi Zaun, elegancko. No, obrona dopieszczona, odstawiona. Jakby na kodach przygotowana. Może jakiś force field? Nie, na razie nie. Na razie Zaun woli wymieniać się na dystans, póki ten dystans jeszcze jest. Ale więcej force fieldów. Żeby te jednostki dalej ustawione nie mogły atakować. Jest też Immortal z prawej strony. Stalkery też mają bardzo sensowne obrażenia, zwłaszcza, że nie ma prawie zerglingów. O, teraz jakieś dobiegają, ale też szybko giną. No, super bateria z lewej w ogóle trochę była aż dziwna, ale może nie głupia. No, i z blinkiem jest od razu lepiej, plus jeden też świetnie pomaga. No, jak na moje to Zaun, to bez problemu już powinien obronić. Ma dużo jednostek, chociaż zniszczony Cybercore, to i tak zatriumfował Protoss. No, ale tę grę, a w zasadzie... No tak, tę grę można powiedzieć, że wygrały mu, a raczej zrobiły dużą przewagę Oracle.
O 13 ubitych dronek wręcz uniemożliwiło Solarowi swobodne granie dalej i już uznał, że jego większą szansą na wygraną, no na wygraną będzie po prostu taki atak, jaki widzieliśmy. No, super gra Zaun. Dobra, 2-1 w tym finale. Jeszcze się upewnię ostatecznie, czy to jest best of 5, ale tak, tak. Na Liquipedii przynajmniej jest napisane best of 5. No to zobaczmy, czy 3-1 to będzie ten wynik. A, mistrzostwa w szachy. A, warcaby. Okej, nigdy nie widziałem. Muszę, jakieś nagranie trzeba zobaczyć koniecznie. Jak szachy klasyczne będzie tak kastować 6 godzin, to... Szok. No ja bym to chciał zobaczyć, 6 godzin. Bo wiecie, 2 godziny to jeszcze tak... Easy. Naprawdę easy można na dość dużym poziomie energii, ale jak już masz to robić 6, 8, a jeszcze więcej godzin, to już w ogóle jest... Dziką. Ale zimno, kto ten... No, czekaj. Krzysztof. Nie, czekaj, nie Krzysztof. Żaden Krzysztof, czekaj. Tomasz Czekaj. Tak, Tomasz Zimoch. O niego chodzi, tak? Czy o kogoś innego? Tomasz. Dobra, jest Nexus, jest wszystko. Jest rozwój. Tak, zimno to taki bokser. Zawsze mi się oni mylili. No to jest najbardziej emocjonująca bitwa w tym momencie. Proba na dronę. Czy wygra prąd, czy wygrają te szczypce. Zauważyliście, jak śmiesznie drona zbiera minerały? Co jest? I Parkinson. No przecież... To jest coś pięknego. Proba tak nudno. Po prostu sobie strzela prądem. Tu się nic nie dzieje. A tutaj? Od razu jest radość, jest zbieranie. SCB się nigdy nie przyjrzałem. Dobra, Owek poleciał tutaj oraz do Protosa. Znowu otwarcie ze Stargate'em, dobra. Na pierwszych dwóch były Twilight Council, teraz Stargate znowu się powtórzy. Ciekawe, czy na piątej wyciągnie niespodziewanie Robotics Facility. Okej, okay, Void Ray na początek. To już jest taki lekki indykator, że może jednak ma z Voidy. Może jednak zagrać jak typowy Protoss ostatnio. Latuje Overlord Solara, na pewno widział, że jest grana jeszcze Oracle w Stargate'cie. Można by ją skasować, zrobić Voida. Ewentualnie drugi Stargate i jakieś plus jeden też. Różne rzeczy można by tu zrobić. Ale nie zmienia swoich zamiarów Zaun, chociaż... Robi już Twilight Council. No i znowu może chodzą mu po głowie te adeptki. Kurczę, właśnie on zagrywa te adeptki i niby wiecie, niby nie działa, ale jednak działa. Mega to jego granie dzisiaj jest. Doskonały dzień. Rozjechał kilku znakomitych graczy i teraz jeszcze z Solarem chyba wygram.
stara się nie dać po sobie poznać Zaun, ale my wiemy, jaka jest prawda. Adeptki już tutaj będą zaraz furczeć. Ale Solar może przestrzelić z liczbą droni, na to liczy Protoss. Tutaj tylko kilka adeptek pokazuje, trochę tu, trochę tam, niby tylko 4, ale zaraz będzie ich... no ile? 10. No i to jest moment, w którym wychodzi na mapę. Dołem, to ważne, że... O nie, tu został... Co? Ten Zerglink jest prawie niewidoczny, jeszcze w cieniu stoi. Pod grzybem. Grzyb daje mu cień. No, jednak powinien być gotowy Solar. Czyli Zaunowi trochę się nie uda ta sztuczka. No nie ma co. Najbardziej jednak mnie ciekawi, czy Solar... A, właśnie. czy znowu spróbuje ataku? Nie, nie, nie. Teraz już próbuję czegoś pewnie pewniejszego i bezpieczniejszego niż takie byle jakie atakowanie. No i widać, że grając Infestation Pity Hydraden bardziej myśli o lurkerach. A z kolei Zaun, Blinkstalkery plus 1, tutaj się nic nie zmienia. Na pewno u Zauna takie wątpliwości to duże budzi fakt, że do 7 minuty zerk nie postawił czwartej bazy, no prawie do 7. I to już jest duży wyznacznik tego, że może się pojawić atak, dlatego teraz zrobił właśnie te baterie i kanony. Ale teraz odkrył, zobaczył. Ciekawe, czy skasuje te budynki. Bo wydaje się, że może, ale... Czy musi? Chyba nie musi. No, bardzo dobry przelot Oracle. Zobaczył w zasadzie wszystko, co miał zobaczyć, czyli Hydraden. No, nie widział Hive'a w budowie, ale to takie w miarę jest zrozumiałe. No, ma wszystkie potrzebne informacje, może nawet zaekspować. Nawet chyba bym nie robił kolosów, tylko od razu disruptory i właśnie jakiś atak od przodu, zanim będzie dużo lurkerów. Ups. Dobra. Czas na jakąś małą zaczepkę, ale myślę, że tutaj do niczego większego nie dojdzie, bo Protoss ma po prostu za mało. Chociaż... Jakby tak od... Nie no, nawet jakby... O, więcej stalkerów jeszcze doszło. Nie no, i tak, nie ma co, nie ma co. Zapakował adeptki. Zaraz postawi kolejną bazę. Bardzo szybko przechodzi w kariery. To też jest czasami forma odpowiedzi na lurki. Bo zanim one będą miały zasięg, zanim one będą miały szybkość, to też te dłuższa chwila mija, ale no zrobił tak szybko tę technologię Solar, że się jeszcze może Protoss zdziwić. I kolejna kasacja haczerki. Teraz można jeszcze zagrać na przykład pułapkę. To jest dobre miejsce, nawet ze 3 miejsca. Ewentualnie wrzuci mu kilka jednostek, żeby uszczuplić gospodarkę. No dobrze zagrane, nawet bardzo dobrze. I jeszcze drona, i tutaj też męczy. I to wszystko się... O! Ostrata pryzma ciężka. I to wszystko się składa oczywiście na sukces Zauna, przy czym... No musi szybko odbudować pryzma moim zdaniem, bo jeżeli... Zerg do niego przyjdzie, on nie zrobi jakiegoś kontrataku, no to będzie zmarnowana szansa. No i mamy właśnie tego Warpizma na pasku produkcji, kariery również. No nie powiem, że ma słabe wojsko Solar, ale jednak w obliczu karierów o sukces będzie bardzo ciężko. Najbardziej dla mnie zaskakujący jest fakt, że nie ma żadnych disruptorów. Żadnych. Ani jednego. Z
zaczyna się wyciąganie. Co interesujące, złapał za fraki Mortala, Voidreya, a kariery jak stały, tak stoją. Nie ma za dużo hydralisku, więc nawet jeżeli się uda przyciągnąć, to karier, jak widzimy, nie pada. Jeszcze super bateria świetnie mu pomogła. Teraz powinny zostać kariery, natomiast stalkery albo jak na jakąś kontrę, albo inne coś, bo nie powinny stać przy tych czyhaczach. No i obroni się z czasem Zaun, oczywiście tracąc Nexusa, ale myślę, że bitwa nie była wcale taka zła. Teoretycznie Solar wycofuje, ale widać, że jak jest awantura, to on nie ma problemu. Zaraz tutaj będzie gotów do awantury. Za chwilę ta bitwa będzie tak wydłużona, że kolejne kariery przybędą, ale interceptorów już w tym momencie nie ma za on i to jest gigantyczny problem, bo wydaje mi się, że chyba nastąpiło zergowskie przesilenie. Dobra, przebił się. Taki jeden w swoim rodzaju wręcz timing. Na 75 dronach tylko, no bo też trochę potracił, aż 19. Ale udało się. Super bateria aktywowana. Może jednak kariery to nie był najlepszy pomysł, żeby tak szybko przynajmniej je zagrać. Może jednak trochę disruptorów. Najlepsze jest to, że moim zdaniem nadal ma za on szansę, tylko musi... O właśnie, już nawet stawia czwartą. Szybka kontra. Nie no, ta kontra to taka na zbyt optymistyczna. No nie dowierzam, że on tak podchodzi. No bo wydaje się, że absolutnie nie może. Viper też z kolei może wyciągnąć kariera. Cały czas w ataku i zobaczcie, że wszystkie lurkery prawie, że, prawie zniszczone. No i w końcu udało się zniszczyć jeszcze kariera dodatkowego. Taka walka zażarta. Archony są doskonałym wzmocnieniem, jeszcze trochę zelotów i może wiara zostanie przywrócona, aczkolwiek interceptory znowu są na deficycie. Nie no, z tej kontry to chyba nic nie będzie. Pełny limit, kontra 130, no, Protoss jak na widelcu. Tak, można by nawet zrobić pewnie jakieś koruptory, ale już jak się uczepił hydralisków, to niech będą te hydraliski, tylko plus 3 by też wypadało zrobić. ledwo, ale hacza nie pęka. Jest na kilka uderzeń. O, feedback i tyle z tego ładowania Vipera. Ja cały czas co nie patrzę na te kariery, to one mają za mało interceptorów. No dobrze, 2-2, czyli idealnie. Finał będzie pięciomapowy, pełny. Ale powolne pusze Solara są dość skuteczne. GG. No nie było tutaj wielkiego polotu, no bo to jednak są tylko kariery. Nie było takiej dynamiki, tylko no takie, no tutaj push, albo wejdzie, albo nie wejdzie. No i tak jak mówiłem, trochę podejrzane było to, że nie zrobił disruptorów, bo według mnie byłyby tutaj dużo lepsze.
Tak, tak. Dlatego często też grają właśnie Disruptory do tego. Takie uzupełnienie do karierów, żeby nie paść na pusha Queen, Hydra albo coś na wzór. 3-2 będzie, no na pewno będzie. Pillars of Gold. Decydująca mapa w naszym finale. Alpha Gaming. To znaczy Alpha X Zone. Myli mi się z nazwą pewnego kanału YouTube'owego. No i KZ Gaming Solar. Obaj zgarnęli po dwie mapy. I tak się zastanawiam, co na ostatnią mapę, co na Pillars of Gold. Czy znowu Void Rayować, ale tak w trochę inny sposób? Czy może jednak wrócić do Adeptek, które no też w sumie raz mu grę wygrały. Raz wygrał Stargate, raz wygrały Adeptki, ale też raz przegrały obie z tych frakcji. Aha, tam są jakieś kule, które się poruszają i należy na nich trzymać mysz. Mi to mega pomogło w StarCraftcie, w trackingu jakichś zerglingów, rozumiem. Żeby trafiać. No, nie głupie, nie głupie oczywiście. Takie formy treningu. Według mnie najważniejsze, żeby jednak nie przesadzić. Dziennie na coś takiego poświęcać pewnie nie więcej niż jakieś 20 minut. No, potem już raczej normalna gram. Czy do CS-a też dobro? Tak, tak, na pewno. Zwłaszcza do CS-a. W CS-ie też są wbudowane aim mapy. Pamiętam, że jak wbiłem globala, to tak przeważnie właśnie 10-15 minut na aim mapie i potem od razu gigantyczna różnica w trakcie meczu. No bo od razu się czuje myszkę, od razu te strzały wychodzą lepiej, jak się chwilę poćwiczy. Ale to tylko dla tryhardów tam. Jak ktoś chce tam te ligi czy rangi wyższe wbijać, tak to... Jak ktoś lubi for fun, ale też wyższy fan jest jak jednak ubijesz. Coś tam szczelasz. Tak, tak, w CS-a się zdarzyło trochę grać, ale po wbiciu globala to już nie było za bardzo powodu, żeby grać dalej. No, Solar sprawdza całą mapę. Szanuję, bo tak jak mówiłem już kilka razy w ciągu pewnie ostatnich tygodni nie widziałem proxy Stargate'a długiego czasu i Solar chyba teraz go tak minimalnie podejrzewał, albo jakiegoś innego podstępu. A tu podstępu nie ma. A mało jaki zerk tak szuka zerglingami po mapie. Taktyk rywala. Nawiasem mówiąc, a propos trenowania aima, to widziałem trening takiego jednego dobrego gracza w Valorant. Takie ciekawe robił coś, bo on strzelał w jeden punkt. No tam wiadomo, w co się strzela w strzelankach, żeby było jak najwięcej obrażeń. I potem szybko przyciągał na kolejną głowę i na kolejną, i na kolejną. I tak czasami robił, że dwa strzały albo trzy już robiły dwie głowy, taki flick jakby. Mega interesujące i ciekawe, czy on potem tak to potem w meczu potrafi zrobić na pełnej prędkości. Tylko nie wiem, który to był gracz, ale był taki jeden. No normalnie to trochę inaczej strzelają progamerzy.
Dobra, jest Zergling tutaj, Zergling tam. Na razie nic nie budzi podejrzeń. Natomiast ja jestem trochę zdziwiony, bo widzimy kolejną grę, gdzie Protoss robi w zasadzie to samo, czyli opening Void Ray Oracle z adeptkami. No i to nawet działa, no nie powiem, że nie działa, ale... No raz się udało, raz zawiodło i... No nie wiem, czy jeszcze raz się opierać na tym samym to ma sens, ale najwidoczniej ma, skoro Zaun tak robi. Ostatecznie to przecież jeden prosty błąd i jest po zergu. No ale Solar takiego błędu raczej nie popełnia. Robi wojsko wtedy, kiedy ma robić wojsko, czyli teraz. Ustawienie jest jak najbardziej prawidłowe. Królowe roachy do przodu. Zerglingi z tyłu, żeby złapać cień adeptek. No i teraz najciekawsze, czy Solar będzie cały czas robić armię, bo wszystko na to wskazuje. Izolinuje, czy nie? Czy wszystko do ataku, czy podejmie ryzyko? A, chyba nie, bo teraz zaczął plus jeden, czyli... No, no, no. Chociaż może on zaczyna te... A, skasował, okej. No tak, no to bez sensu, jak chce atakować, to nie może teraz plus jeden robić, bo zanim się to opracuje, to już będzie po bitwie. No i zobaczcie, bardzo ważny zwiad Zauna. Widzi brak ekstraktora i to już chyba jest dla niego spora informacja. No teraz też w ogóle obserwer widzi, że do niego biegną przeciwnicy i leci Overseer. Także trzeba się bronić. A czy jest czym się bronić? No to się okaże. Jeszcze ma chwileczkę czasu Zaun. Nie robi pułapek Oracle, tylko Oracle go jakoś tutaj ma, widzę, uświadomić dodatkowo, że rywal się zbliża. No nie zazdroszczę mu tej sytuacji. Dwa pylony. I albo wejdzie, albo nie wejdzie. Adeptki też polecą na kontratak. Bardzo mądry ruch, ale musi przeżyć. Musi się utrzymać. O nie, w naturalu. Nie udało się postawić Force Fielda. No tu się już chyba nic nie uda. Solar perfekcyjnie wjechał. U siebie też? Tak, też jest obrona. I to całkiem... No nie, to całkiem. Nie taka zła. No to Protoss póki co stracił 18 probek w naturalu. Tu od przodu... Chociaż kurczę, Zaun jeszcze stoi. Jestem pod wrażeniem. Jeszcze żyje. Adeptki też się... Żyją, ale nie strzelają. O, kręcą się. Bez sensu. Jakby kilka dron więcej ubił, no to na pewno by to by mu pomogło. Teraz jednak Ravagery znowu zostały w pewien sposób uwolnione. Mogą strzelać do woli. Jeszcze miały trochę mięsa armatniego przed sobą. Tak, tak. Teraz jest za dużo Solara. No i jak dobiegną Ligi albo Roche, to już na pewno będzie koniec. No dobra, brawo! Solar zolinował. Przegrywał 1-2. Żeby wygrać dwie kolejne mapy i wygrać chyba cały finał. No może jeszcze coś wyrzuci tutaj Zaun, ale no co on może? Ojej, jeszcze dostał Immortalem ciosy od Ravagerów. Brawo! Brawo dla tego Zerga z wąsem. Nie no, świetna gra Solara i bardzo odważna decyzja, żeby jednak zaatakować. Ciekawe, co go do tego skłoniło, bo mi się wydaje właśnie, że to, że Protoss gra adeptki, to tak trochę prowokuje do ataku. Może Zaun na to liczy, może Zaun przeważnie się doskonale broni na takie rzeczy, bo już to było. Na mapie Defaura zwłaszcza. Ale wtedy zrobił przecież bardzo dużo obrażeń w drony. Oracle, a teraz... Właśnie, no, bym z chęcią zobaczył chyba dwie albo trzy Oracle na tej ostatniej mapie, a nie Void Raya. No ale cóż, siadło to siadło. 3-2 dla Zerga, czyli Zerg wygrywa kolejny turniej. Wystarczył jeden Solar. Ragnarok odpadł dość wcześnie, on był przed ostatnim Zergiem. Armaniego wyjaśnił Polak. No dobra, turniej dobiega końca. Tak, $800. Wygrywa Solar, Zaun 400. No i ten czterodniowy turniej, znaczy mam na myśli playoffy, dobiega końca. No skończyło się idealnie, żeby jeszcze gdzieś się przejść. Dobra, to ja bardzo dziękuję za oglądanie. Follow me StarCraft.